Hejka, hejka, witam was bardzo serdecznie. Jestem Marta, jesteście na kanale Enjoyment Family, a dzisiaj przychodzę do was z filmem zakupowym, świątecznym, zjiska głównie. Tak, zjiska głównie. I z racji, że tam zaczynają się aktualnie promocje przedświąteczne, może coś ciekawego tutaj zobaczycie, może coś wam się przyda i przynajmniej będziecie wiedzieć, czy warto jechać, czy nie. Także trochę tego mamy, zaczynamy intro i lecimy. Kawa zrobiona, więc lecimy. Pierwsza rzecz, o której wiecie, że bardzo na nią polowałam, to dziadek do orzechów. To nie jest taki stricte dziadek do orzechów, bo żadnego orzecha nam nie rozłupie, chyba że będziemy nim tak tłuc. Może po coś jest ten bębenek. Ale wygląda ładnie i to jest pierwszy dziadek do orzechów, który nie straszy swoją aparycją. On jest za 5 dych w Jisku i on jest drewniany. Nie jest tani. Ja wiem, że mówiłyście, że w Actionie są... nie wiem jak to się czyta, nieważne, ja tak mówię. Tam są dziadki do orzechów również drewniane i również dość tanie. Byłam, ale niestety wszystkie wyprzedane, także Marta się obudziła z ręką w notniku, jak to się mówi. Więc mam tego, zielony, no wolałabym czerwonego, no ale zielony też będzie pasował, więc wygląda bardzo ładnie. Jeżeli macie taki wystrój, to na pewno fajnie wam się sprawdzi i będzie bardzo ładnie wyglądał. I dzieci nie będzie straszył. To na pewno. Teraz przejdziemy do rzeczy zielonych, skoro zielony dziadek do orzechów, to mamy tutaj coś takiego jak łańcuchy i mam tutaj wieniec i dwa takie łańcuchy jakby gałązkowe. Ja wam go wyjmę, od razu mówię, że on się okropnie sypie, zobaczcie. Widzicie to? O, spadło. Ja powiedziałam, że strasznie on się sypie, pan w Jisku, który mnie kasował, powiedział, że one tak mają i żebym się tym nie przejmowała. Nie wiem, po co są obsypane jakby takim cukrem. Ale co jest w nich fajne, to może to służyć na stół wigilijny. Tak, żeby wiecie, rozłożyć. To ma dodatkowo lampki LED. Ja zaraz tutaj włożę baterię, zobaczycie jak to wygląda. Z tego co widziałam na stronie, wygląda to całkiem fajnie. Ja myślałam, żeby zrobić taką dekorację na półki z tego i dodatkowo będzie nam to ładnie świecić. To jak mówię, jedyny dla mnie minus to jest to, że on po prostu jest obsypany niby takim śniegiem, a prawda jest taka, że wygląda jakby nam się cukierniczka wysypała na to, więc to taki minus, nie minus, ale może będzie to ładnie światło rozpraszało. Więc tak to wygląda i jaki on jest... O Jezus, zobaczcie jak się sypie. Że mam nadzieję, wyjdę z tym na pole i spróbuję to otrzepać i osypać maksymalnie ile się da. Ale sam łańcuch wygląda bardzo ładnie, delikatnie, żeby nie powiedzieć trochę biednie, ale może będzie fajnie. Także idę po baterię i odpalimy sobie, zobaczymy jak on wygląda. Całkiem ładnie, od razu mniej biednie. Wiecie, słowo, żeby zastąpić słowo biednie, to zawsze można powiedzieć delikatnie, nie? Ale wygląda całkiem ładnie. Wydaje mi się, że będzie fajnie. Gdyby się tak nie sypał, wszystko będzie w tym cukrze. To byłoby super. Dobra, ale jeżeli coś takiego was nie zadowala i nie do końca wam pasuje i stwierdzacie, że to nie dla was, to mam drugi łańcuch i on wygląda tak. To są jakby takie gałązki i one też są PE, dlatego są ładne, ponieważ te gałązki wyglądają i bardzo dobrze imitują drzewko. To nie jest ten taki roztapierzony plastik, tylko igiełki, więc stwierdziłam, że to może wyglądać całkiem fajnie. Rozpakujemy sobie. I to też jest w postaci takiej girlandy, więc ubranie na przykład schodów w taką girlandę będzie całkiem fajnie. To ma długość 1,80 m, więc na barierkę fajnie wystarczy. Można sobie to dodatkowo ubrać i wygląda ładnie. Przede wszystkim jest to plastikowe, więc nie ma tutaj, nie widzę przynajmniej, żadnego jakiegoś tam metalu, który może delikatną barierkę porysować. To duży plus. Gdzie to włożę, jeszcze nie wiem, ale bardzo mi się spodobało, więc stwierdziłam, a wezmę sobie. I wszystko postaram się podlinkować w opisie, więc to tak od razu mówię. I z takich gałązek, czekajcie chwilę na kawę. Z takich gałązek, wieńców i tak dalej, w Jisku jest tego dość sporo, ale ja wybrałam coś takiego. Nie wiem, jakie to ma drzewko imitować, może jakieś tam szwedzkie, być może. No to nie spotkałam się. Natomiast słuchajcie, wybierajcie sobie takie w Jisku, które mają szyszki, bo te szyszki bardzo lubią odpadać, tak samo jak te gałązki, więc pozbierajcie sobie i sobie to sklejcie w domu. Jeżeli gdzieś tam zobaczycie luźno przechadzającą się gałązkę,
widzę, co możecie zrobić, co to gęstsze, bo widziałam tego mnóstwo na podłodze, co prawda nie brałam, no ja sobie wybrałam taki, wiecie, dość pełny ten wieniec. Ja go chcę przystroić dodatkowo tymi moimi czerwonymi gałązkami i zawiesić go na ścianie z tyłu, którą za mną widzicie, zamiast tej nieszczęsnej gwiazdy, która tam jest, ją wymienię gdzieś indziej, natomiast to wygląda spoko, jeżeli dołożymy do tego coś dodatkowego, bo sam w sobie on jest bardzo rzadki, o, w ten sposób, więc no tutaj mamy jakąś taką kokardę i on ma miejsce do przywieszenia, jak sobie tutaj zobaczycie. To mamy tutaj miejsce, że możemy sobie go zawiesić na coś, bądź jakąś wstążką na przykład na drzwi. I tu mamy tutaj na metalu, więc ja już w tamtym roku pokazywałam Wam, jak sobie poradzić z takimi wieńcami, które chcemy dać na drzwi, ale są metalowe i mogą nam te drzwi porysować. Wystarczy sobie je owinąć na przykład czerwoną bądź zieloną wstążką, która nam zabezpieczy wszystkie te elementy, które mogą być, które mogą się skończyć tym, że jak zdejmiemy po świętach ten wieniec, to będziemy mieć porysowane drzwi, a tego nikt by nie chciał, no nie? Więc podlinkuję Wam tutaj film do tego, jak robiłam poprzedni wieniec, może Wam się przyda, bo w tym roku więcej mam już... O, właśnie! Ta jest moja. Ta jest moja. Skąd ona chyba wypadła? One są klejone, zobaczcie, to nie wciskane jest, tylko po prostu klejone i dlatego tutaj jest z tym problem. No, powiem Wam, że jak teraz on jest w promocji, więc warto, ale za główną cenę taką całościową, która jest, regularną, no nie jest tego wart, tak mi się wydaje. Natomiast w promocji można sobie na to coś takiego pozwolić. Kolejna rzecz to, do tego dojdę. Dojdę, bo to jest ważne, żebym się wytłumaczyła, po co to kupiłam. Muszę to ponaprawiać. Tu mamy taką tacę i ona fajnie będzie jako stroik na stół, jako taca, wiecie, nie wiem, do stołu wigilijnego, no bardzo ładnie to wygląda, teraz też jest w promocji. Jest cała drewniana, też sobie zerknijcie, jak one wyglądają, ze względu na to, że różnie są plecione, więc zwracam uwagę, jak będziecie w sklepie, to sprawdźcie sobie, czy tutaj nic nie wystaje z tyłu. Wiecie, jakieś takie te elementy tego ratanu, czy jak to się nazywa, żeby Wam czegoś tutaj nie porysowało. Ja jestem o tyle spokojna, że na naszym stole jest szkło, szyba, więc nawet gdyby coś tam się działo, to nie ma z tym problemu. Wygląda bardzo fajnie, bardzo duża, bardzo wygodna, więc jeżeli jakieś śniadanie w Boże Narodzenie do łóżka, to będzie całkiem fajnie. I do tego kupiłam coś, z czego zawsze się śmiałam. I po prostu powiem Wam, że brałam to do koszyka i myślę, no oszalałam. Szyszki. Szyszki mam las obok domu, ale śniegu po kolana, więc niestety nie mam jak iść i nazbierać tych szyszek, więc kupiłam sobie szyszki do stroika, czy tam na górę do girlandy. Po 5 zł są taka paczka szyszek, w tym część jest pomalowana. Informuję, że coś takiego jest, natomiast tak jak mówię, można iść do lasu i te szyszki mieć za darmo, które gdzieś tam leżą, no ale ja nie pomyślałam, teraz wszystko mokre, więc kupiłam, tak, przyznaję się, kupiłam szyszki, a zawsze się śmiałam, kto kupuje szyszki, wiecie, w sklepie, po co to w ogóle pakować, no to należy do tej grupy. Mikołaje, zawsze co roku kupujemy jakiegoś Mikołaja do domu, bądź skrzata, elfa, nie wiem jak to się nazywa właściwie. Pierwszy, który mamy, to taki na choinkę i jest wypełniony tymi Mikołajami i wyglądają bardzo, bardzo fajnie. Drugi, który mamy, to już taki większy pan w spodenkach. Ich nie było dużo. O, patrzcie, ma kieszonkę, można mu coś tutaj włożyć. Nie wiem, jakiegoś cuksa czy coś. Wiecie, jakby dziecko chciało szukać cukierków, to zawsze Mikołaj może coś takiego mieć. On kosztował 5 dych i teraz widziałam, że jest na promocji w dalszym ciągu. Wygląda bardzo ładnie. Jak zobaczycie, to my mamy tych Mikołaj dość sporo porozrzucanych po całym domu i one naprawdę fajnie wyglądają. Są w różnych kolorach, natomiast ja stawiam zawsze na czerwone, przede wszystkim czerwone czapki, bo u nas ten czerwony króluje w domu. Poducha. Niestety w Jisku jest mało świątecznych, wiecie, poszewek, natomiast poduszka całą tą poszewką wygląda mega uroczo. I jeszcze tutaj do kompletu kupiłam dwie takie. Czy to do, nie wiem, pokoju dziecka, czy jako dodatek, takie poduszki w kształcie gwiazdek są właśnie w tych dwóch kolorach, nie ma innych. Szkoda, bo wyglądają bardzo fajnie i są z takiego milutkiego materiału. To się nie ściąga, to się chyba całość pierze po prostu w pralce i wygląda to w ten sposób.
Link daję Wam w opisie, więc będziecie mogli sobie zerknąć. No i to takie w sumie całe zakupy Ziska. Jak zrobię ten wieniec cały i gdzie dam tą girlandę, to zobaczycie jutro w odcinku. Postaram się zdążyć z tym wszystkim. Jutro na vlogu się pojawi. Na ten moment ja się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że coś tak ciekawego albo coś ciekawego tu znaleźliście, albo coś, co chcieliście kupić, okazało się, że może nie do końca jest dla Was. Może znaleźliście coś lepszego z pierwszej myśli. Także zapraszam Was do komentowania. No i co? Dajcie znać, co Wy tam nowego w swoich domach kupiliście do wystroju. Jestem bardzo ciekawa. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Pa!